Zyty podeszła w to miejsce i ona sama zaczęła w tych liściach grzebać. No i wtedy niestety zobaczyła, że tam leży ciało. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Za kilka dni będziemy mieli święta wielkanocne. To rzeczywiście polskiej tradycji dni, które są takie, powiedziałbym, wyjątkowo radosne, szczęśliwe. Czy ktoś wierzy w Boga, czy jest katolikiem, czy też nie, to zwykle jednak święta wielkanocne obchodzi. I to jest czas radości. Wszyscy się spotykamy przy stole. Starsi wspominają. Są natomiast rodziny, dla których ten dzień będzie, jest wyjątkową traumą. To zwykle historia, która jest dla tej rodziny taką historią bardzo traumatyczną. Tak jest w przypadku rodziny Michalskich, dlatego że Zyta, zaledwie 20-letnia dziewczyna, została zamordowana właśnie w dniu Wielkiej Nocy. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Mikuszewo, niewielka miejscowość koło Wrześni, to jest niedaleko Poznania. Stamtąd właśnie pochodziła Zyta. Ona wcześniej skończyła liceum. To było takie liceum o profilu biologiczno-chemicznym. Zyta chciała uczyć się dalej, więc po skończeniu liceum pojechała do Poznania. Tam w Poznaniu zamieszkała u swojej ciotki. Chciała się dalej uczyć. Myślała tutaj o architekturze wnętrz. Zapisała się również w Poznaniu na kurs języka angielskiego. Okazało się, że ona z tego kursu zrezygnowała. Dlaczego? No chyba nie mówiła całej prawdy, nie mówiła o tym rodzicom, nie mówiła ciotce. Zyta chyba w tym czasie chyba nie bardzo wiedziała, co ma dalej w życiu robić, bo ona z jednej strony miała taki umysł, powiedziałbym, ścisły. Skończyła to liceum biologiczno-chemiczne. Z drugiej strony wszyscy wiedzieli, że ma takie zdolności plastyczne, że jest utalentowana plastycznie, stąd pewnie ta architektura wnętrz. Niemniej wahała się, co tak naprawdę chce w życiu robić i trochę tak emocjonalnie stała wtedy również na takim rozdrożu. Ale taką inną pasją Zyty były góry. Uwielbiała jeździć w góry, spacerować, wspinać się, no i wszystko to, co było związane z taką turystyką górską. Tam też poznała Michała. Michał był tak, że jest, przypuszczam, w dalszym ciągu takim pasjonatą gór. Obydwoje mieli wspólne tematy, obydwoje się początkowo zaprzyjaźnili, a potem zostali parą. To ich właśnie połączyło, ta pasja do gór. Zbliżały się święta wielkanocne. Mija prawie 30 lat od tego momentu. Wtedy w każdym razie niedziela świąteczna była 3 kwietnia 1994 roku. Oczywistym było to, że Zyta przyjedzie na święta do domu. Przyjechała już 1 kwietnia, przywiózł ją Michał. Michał wrócił do siebie, do rodziny. A Zyta została wraz z rodzicami i wraz z siostrą Justyną, która była od niej młodsza, w niedzielę. W niedzielę 3 kwietnia wspólnie razem świętowali, zjedli świąteczny obiad i każdy po tym obiedzie gdzieś się rozszedł. Rodzina czy rodzice Zyty byli rolnikami, zajmowali się handlem i produkcją tak zwanej Włoszczyzny, więc tato poszedł gdzieś tam do swoich jakichś obowiązków, chociaż to były święta. Mama zajęła się kuchnią, Justyna poszła do swojego pokoju. Teoretycznie Zyta również była w swoim pokoju. W
3 kwietnia, mniej więcej około 16, do domu Zyty przyjechał jej chłopak Michał. Zadzwonił, drzwi otworzyła Justyna. Michał pyta ją, gdzie Zyta. Ona mówi, że jest pewnie u siebie w pokoju. Zaglądają do tego pokoju, ale Zyty tam nie było. Zaczęli się zastanawiać, gdzie się podziała. No, doszli do wniosku, że być może poszła na spacer. Miała takie swoje ulubione miejsce w lesie niedaleko domu. Zobaczyli, że nie ma jej płaszcza, zobaczyli, że nie ma butów, więc doszli do wniosku, że z pewnością poszła na spacer. Postanowili również pójść w tym kierunku, poszukać po prostu Zyty i wyjść jej naprzeciwko. Michał trochę chyba przeżywał to spotkanie. Wprawdzie był pierwszego i wtedy widział się z Zytą, ale wtedy się też o coś pokłócili. Nie była to jakaś wielka awantura. No jak pomiędzy młodymi ludźmi. Oni chyba już nie bardzo też pamiętali, jaki był powód tej kłótni. W każdym razie faktycznie o coś się tam poprztykali. Justyna i Michał poszli do tego lasu, no ale poszli, przeszli całą tę trasę, nigdzie nie mogli trafić na ślad Zyty. Wrócili do domu, pojawili się także rodzice, zaczęli rozmawiać, co mogło się stać z Zytą. No wszyscy byli przekonani, że Zyta pewnie gdzieś wyszła. No, dziwne było to, że nie było jej w tym jej ulubionym takim miejscu, a więc w tym lesie. Z kolei poszedł jej szukać ojciec, też poszedł w zasadzie w to samo miejsce. Po drodze jeszcze zaszedł do sąsiadów i ci sąsiedzi powiedzieli mu, że widzieli Zytę, jak mniej więcej około 16:30 idzie właśnie w kierunku tego lasu. Ojciec poszedł tam, przeszukał, popatrzył, ale znowu niczego nie znalazł. Mijały kolejne godziny, a Zyta się nie pojawiała. Nigdzie jej nie było, nie dawała znaku życia. No i rodzice, jej chłopak Michał, siostra zaczęli się coraz bardziej niepokoić. Następnego dnia, to już było rano, zaniepokojona mama Zyty znowu poszła tą samą trasą, zabrała ze sobą psa Zyty, Kruszynę, i z tym psem weszli do lasu. I w tym momencie ten pies Kruszyna zaczął się dziwnie zachowywać, coś jakby rozgrzebywał liście. Mama Zyty podeszła w to miejsce i ona sama zaczęła w tych liściach grzebać. No i wtedy niestety zobaczyła, że tam leży ciało Zyty. Zyta nie żyła. Mama wstrząśnięta powiadomiła rodzinę, ta policję. Na miejscu pojawiła się grupa dochodzeniowa śledcza. Zaczęły się oględziny. No, w czasie tych oględzin policjanci zobaczyli między innymi, że Zyta ma podciągniętą bluzkę, spuszczone spodnie. Wszystko wskazywało na to, że Zyta została zamordowana i ktoś to zrobił na tle seksualnym, że było to morderstwo, zabójstwo właśnie na tle seksualnym. Ciało Zyty przewieziono do zakładu medycyny sądowej, rozpoczęła się sekcja zwłok i tutaj okazało się, że Zyta została uderzona przypuszczalnie kamieniem i faktycznie taki zakrwawiony kamień znaleziono niedaleko jej ciała, ale nie te uderzenia były przyczyną śmierci Zyty. Okazało się bowiem, że zabójca po tym jak ją napadł, zaczął ciągnąć jej ciało. Ciągnął je twarzą do ziemi. Także przesuwając ciało, fragmenty ziemi, jakiegoś runa leśnego, liści wciskały się w usta Zyty i to właśnie spowodowało jej śmierć. To wszystko spowodowało, że Zyta po prostu się udusiła. Zaczęło się śledztwo. Policjanci brali pod uwagę różne możliwości. Wyglądało na to, że Zyta została zaatakowana jakieś 800 metrów od domu. Tam doszło do jej pobicia. A potem zabójca przeciągnął ciało w
kierunku ambony ciągnął na dystansie około 35 metrów. Dwie ważne rzeczy, które pojawiły się w czasie sekcji zwłok. Po pierwsze, Zyta nie została zgwałcona. Nie było też śladów wskazujących na to, że faktycznie zabójca działał na tle seksualnym. No ale nie można było oczywiście wykluczyć tego, że ktoś go spłoszył i nie zdążył zrobić tego, co chciał po prostu zrobić, czyli zgwałcić Zyty. Po drugie, Zyta, pod paznokciami Zyty znaleziono bardzo cenne z kryminalnego punktu widzenia ślady. To była krew i naskórek. Wyglądało na to, że Zyta broniła się i że paznokciami zadrapała zabójcę. No to był idealny ślad, dlatego że w momencie, gdyby znaleziono podejrzanego, byłby to koronny dowód w sprawie. No ale trzeba go było po prostu odnaleźć. No, pamiętajcie, że to był rok 1994, 30 lat temu. Nie było badań DNA, one pojawiły się 6 lat później. Nie było archiwum X, więc te metody śledcze były zupełnie inne. Stawiano też hipotezy, dlaczego Zyta wyszła z domu. No, teoretycznie mógł być to zwykły spacer po takim solidnym, świątecznym obiedzie. Ale dlaczego nikomu nie powiedziała o tym, że wychodzi? Czyżby chciała się spotkać z kimś, o kim nie chciała mówić? Być może jakiś adorator, być może ktoś, kogo niedawno poznała, a może jakaś dawna miłość z tej miejscowości. W sumie mogła to być też zazdrość, odwet ze strony właśnie jakiegoś chłopaka, którego uczucia zawiodła, albo nawet dziewczyny, kobiety, która miała te same motywy. Oczywiście tych hipotez było bardzo wiele. Takim pierwszym podejrzanym był Michał, jej chłopak, bo przecież dwa dni wcześniej pokłócili się, był w pobliżu, przyszedł do domu Zyty około 16:00. No, był w tym samym czasie mniej więcej w okolicach jej domu, ale Michał, sprawdzono go bardzo solidnie, sprawdzono jego alibi. To był normalny, porządny chłopak, student na Politechnice. No, nic nie wskazywało na to, żeby Michał mógł mieć jakiś udział w tym przestępstwie. Z kolei podejrzewano myśliwych. Być może dziewczyna mogła widzieć, jak któryś z myśliwych po prostu kusuje. No, tak się dzieje, że rzeczywiście niekiedy to sami myśliwi są kusownikami, więc mogła widzieć, że taki myśliwy po prostu kusuje i dlatego została zabita. Oczywiście to mógł być też czysty przypadek, że Zyta natknęła się na kogoś, kto w tym czasie w okolicy był. Ale też wszystko wskazywało na to, że skoro był to przypadek, że był to ktoś z okolicy, no to musiał być ktoś, kto znał te tereny, ponieważ no, to są tereny leśne. Tam poruszanie się dla kogoś, kto nie zna tego terenu, jest trudne i ewidentnie musiał to być ktoś, kto w pobliżu mieszka albo często przejeżdża i potrafi się w takim terenie odnaleźć i potrafi się poruszać. A więc nazwijmy to w skrócie, musiał być to ktoś swój. Policjanci robili co mogli. Sprawdzali wszystkich mężczyzn, którzy gdzieś tam w pobliżu mieszkali, mogli się pojawić. Sprawdzili również takich, którzy byli notowani za podobne przestępstwa. Mężczyzn, o których pojawiły się różnego rodzaju poufne informacje. Nawet pojechali na pogrzeb Zyty. Tam nakręcili wszystkich uczestników pogrzebu, a potem przez wiele godzin analizowali zachowanie poszczególnych osób na zasadzie takiej, że być może któraś z nich się zdradzi, że ma związek z tą sprawą. Ale niestety, pomimo, powiedziałbym, dużego nakładu sił, ogromu pracy, nie udało się trafić na jakiś punkt zaczepienia, nie udało się natrafić na jakiś ślad i po kilku miesiącach całe to śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. I wtedy
sprawa trafiła do archiwum i wydawało się, że to będzie sprawa, która nigdy nie będzie wykryta i nigdy nie dowiemy się, kto zabił Zytę. Mijały kolejne lata, pojawiły się nowe możliwości pracy policji, jak chociażby badania DNA. Pamiętacie, że ona za paznokciami miała naskórek i krew zabójcy, no istotny ślad. Pojawiło się archiwum X. No, zwykle tak jest, że po latach z jednej strony zaciera się bardzo wiele, zaciera się pamięć ludzi, zaciera się pamięć świadków. Sprawca mógł wyjechać za granicę, mógł umrzeć, no mogły się z nim dziać różne rzeczy, ale z drugiej strony też tego rodzaju rzeczy, a więc przede wszystkim czas działa na niekorzyść sprawcy, ponieważ jeżeli są ludzie, którzy w takich małych miejscowościach, bo najczęściej to oczywiście dotyczy tych małych miejscowości, coś wiedzą, to oni po jakimś czasie albo mają wyrzuty sumienia, albo przestają się bać tego zabójcy, albo wydaje im się, że tak trzeba po prostu zrobić. Więc w jaki sposób jest ważne, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, żeby do tych spraw po prostu wracać. I tak się właśnie stało z tą sprawą. Policjanci z poznańskiego archiwum X w roku 2018, a więc prawie po 25 latach, minęło ćwierć wieku, wrócili do tej sprawy. Zobaczyli, że tam są właśnie ślady. Już wtedy można było zrobić badania DNA, znaleźć kod genetyczny zabójcy. Ten kod DNA został rzeczywiście wychwycony. Jest również taki system w policji, który pozwala na wyszukiwanie kodów, jeżeli one są w policyjnym archiwum. Wrzucono ten kod, który był pod paznokciami, mówiąc w skrócie, Zyty. Wrzucono, no ale nic z tego nie wyszło. Wyglądało na to, że zabójca Zyty wcześniej policji nie był znany, a przynajmniej jego kodu DNA w bazie danych nie było. No, to była pewnego rodzaju porażka, ale policjanci nie zniechęcili się tym, postanowili zrobić taki portret pamięciowy. Tutaj ten portret pamięciowy zabójcy zrobił Instytut Ekspertyz Sądowych właśnie w Krakowie. Eksperci stwierdzili, że ten, który zabił Zytę, to przypuszczalnie wtedy był człowiek samotny, młody, z tendencją do agresji, że mieszka w pobliżu, że przypuszczalnie na miejsce zbrodni przyjechał rowerem. No to było sporo cennych informacji. W takich sytuacjach, kiedy trzeba wrócić do sprawy sprzed lat, policja prosi o pomoc media i tak się stało w tym wypadku. Policjanci poszli do mediów, media szeroko nagłośniły tę sprawę, wspominając Zytę, przypominając całą historię, licząc na to, że ktoś się odezwie. No i rzeczywiście ktoś się odezwał. To był telefon na policję, który wskazywał konkretną osobę, osobę Waldemara P. Zanim policjanci jednak zatrzymali Waldemara, postanowili sprawdzić go, jak się to określa, operacyjnie, czyli w taki sposób nieformalny zdobyli jego niedopałki papierosów. Na niedopałkach papierosów, jak wiecie, zachowuje się kod DNA ze śliny tej osoby, która papierosa pali. Zbadali ten kod DNA, który pozostał na papierosach i kod DNA, który był pod paznokciami Zyty. No i to był Waldemar B. Waldemar to dzisiaj 56-letni mężczyzna. Wtedy miał 26 lat. Pochodził z takiej sześcioosobowej rodziny, a więc on, rodzice, brat i dwie siostry. Było chyba tam sporo agresji w tym domu, ponieważ i matka była agresywna, ojciec alkoholik, on także był agresywny, ciągle miał jakieś problemy z siostrami. 4 lata po śmierci Zyty
w roku 1998 ożenił się, tak na marginesie, jego żona Dorota, którą poznał w zakładzie produkcyjnym, chodziła w tym samym czasie do szkoły razem z Zytą. Z Zytą także dziewczyny, chociaż nie chodziły do jednej klasy, ale z pewnością mogły się znać. Sam Waldek mieszkał z matką, mieszkał także z bratem. Siostry były starsze, więc wyprowadziły się. Potem Waldek zamieszkał już z żoną, z Dorotą i z dwójką dzieci. Urodziły mu się dwie córki. Zamieszkał razem z matką. Siostry miały pretensje o to, że Waldek się z matką nie zajmuje, albo zajmuje się bardzo słabo, że matka nie ma dostatecznej opieki. Ciągle miały do niego jakieś pretensje, stąd jego te kontakty z siostrami były takie bardzo napięte. Nawet w którymś momencie po prostu pobił jedną sióstr, ta mu darowała, ale pod warunkiem, że wyprowadzi się z mieszkania matki. On rzeczywiście wyprowadził się z mieszkania, wyprowadził się do Pałczyna. Tam zamieszkał wraz z żoną i z dwoma córkami. Nie powodziło im się dobrze. On był z zawodu formierzem, odlewnikiem, więc miał taki rzadki, dobry fach. Ale w roku 2015 gdzieś spadł z drabiny, miał poważne obrażenia, to był uraz kręgosłupa. Potem w roku 2016 miał poważny zawał serca, no więc byli też pod opieką MOPS-u, więc widać było, że tam po prostu było ciężko, że była bieda i raczej sobie też życiem nie radzą. Wracając do tej historii, do tego dnia, a więc 3 kwietnia 1994 roku, no to miała być Wielkanoc tego dnia. Wszyscy mieli być razem w domu Waldemara, w zasadzie jego matki, ale on spodziewał się jakichś napięć, spodziewał się jakiejś awantury. W związku z tym, no chcąc się jakoś odprężyć, wsiadł na rower i pojechał na wycieczkę do lasu. Jeździł właśnie w okolicach domu Zyty. Tam jest taki pagórek, on zaczął zjeżdżać na tym rowerze, jak mówi, pochylił się tak i jechał. I niespodziewanie w ostatniej chwili zobaczył młodą dziewczynę. Zyta przypuszczalnie schyliła się po to, żeby coś zebrać. Być może były to kwiatki, bo ktoś mówił o tym, że ona lubiła zbierać kwiaty. Uderzył w nią, w zasadzie nic się nie stało, ale pojawiła się agresja u niego. Waldek mówi, że Zyta też była agresywna, że nawet go czymś uderzyła. W niego wstąpił jakiś diabeł, jakiś szatan, w jakimś amoku chwycił kamień i zaczął tym kamieniem tłuc Zytę po głowie. Kiedy zorientował się, że przypuszczalnie ją zabił, przynajmniej tak sądził, zaczął ciągnąć jej ciało w pobliże ambony. Kiedy przeciągnął, przykrył ją liśćmi, wsiadł na rower i wrócił do domu. Jak mówił, nie miał zamiaru jej zgwałcić. To nie był atak na tle seksualnym. Przypuszczalnie ta bluzka, która się podciągnęła i spodnie, no to wszystko stało się w momencie, kiedy ciągnął ją po ziemi. Nigdy nie przyznał się do tego, że był to atak na tle seksualnym. Waldek został zatrzymany dokładnie 14 grudnia 2020 roku, czyli po 26 latach od zabójstwa. Jego żona, córki nie dowierzały, że mógł to zrobić. Mówiły o nim, że to dobry mąż, dobry ojciec, nie jest agresywny i wykluczały, żeby to on był sprawcą takiego zabójstwa. Sam Waldek mówił, który przyznał się do tego, że kamieniem uderzył Zytę, mówił, że miał wyrzuty sumienia, nawet myślał o tym, żeby zgłosić się na policję, no ale przypuszczalnie nigdy by się oczywiście nie zgłosił. Miał te wyrzuty sumienia, no nie jest wykluczone, że ten zawał serca
to był nie bez powodu, że rzeczywiście te wyrzuty sumienia u niego się pojawiły. Cały czas ta sprawa oczywiście była w tym środowisku, a przynajmniej po tym, jak Zyta została zamordowana, była przez ludzi opowiadana. Wygląda na to, że również i rodzina Waldka, a przede wszystkim matka, dwie siostry domyślały się o tym, co mogło się stać. Ponieważ właśnie tego 3 kwietnia 1994 roku, i to matka bardzo dokładnie pamięta, pamiętają też siostry, Waldek wrócił po południu do domu, cały zadrapany na twarzy. Zapytały go oczywiście, co się stało. Powiedział im, że przewrócił się na rowerze i wpadł w jakieś krzaki. Ale niedługo później jedna z jego sióstr przyniosła do domu wiadomość o tym, że została zamordowana niedaleko, bo to jakieś mniej więcej 8 kilometrów dalej została zamordowana młoda dziewczyna i że stało się to właśnie 3 kwietnia. To nigdy w rodzinie nie zostało w jakiś sposób wypowiedziane. Chociaż i matka, i siostry musiały się domyślić, że Waldek może być właśnie tym zabójcą. Kto zadzwonił po wielu, wielu latach z tą informacją, że to jest właśnie on, przypuszczalnie nigdy się już tego nie dowiemy. Czy to jest kolejna sprawa, która pokazuje, że zbrodniarz nie może spać spokojnie, że nawet po wielu latach przyjdą po niego policjanci i że będzie odpowiadał za to, co zrobił. W tym wypadku sprawa bardzo prozaiczna, pech, przypadek, że akurat ta dwójka ludzi trafiła na siebie. Gdyby Zyta wyszła 5 minut później z domu albo 5 minut wcześniej, to przypuszczalnie na Waldka nigdy by nie trafiła. Agresja, emocje, nieumiejętność kontrolowania swoich emocji, to wszystko doprowadza czasami do tragedii. Waldek żył po tym, co zrobił, jak się okazało wcześniej, jeszcze jako młody chłopak włamał się, odpowiadał za to włamanie. Jego DNA nie było w kartotece, dlatego że po zabójstwie Zyty prowadził, powiedzmy, normalne życie. Ożenił się, miał 2 córki, pracował. Teoretycznie zachowywał się i żył jak każdy inny człowiek. W sumie dostał 25 lat. Ten wyrok jest już prawomocny, więc odsiaduje wyrok. Waldek, kiedy wyjdzie, a kiedy odbędzie cały wyrok, będzie miał już prawie 80, więc będzie już w takim wieku sędziwym. Można powiedzieć, że w zasadzie do końca życia będzie już w więzieniu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście oglądajcie nasze odcinki, te, które były i te, które będą. I jak zwykle, trzymajcie się.